Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na serię Speedruna 4.0. Gram na 10 minut, komentuję ruchy. Zaczynałem z rankingu 500, aktualnie to 1294. Zapraszam. Ruch E4. Ruch E5 ze strony przeciwnika. Mam szeroki oczywiście wybór gry. Myślę, że troszeczkę pogramy więcej też gambitu królewskiego. Gdyż jest to debiut, uważam, ciekawy na początkowym etapie gry, dlatego że jest ostry. Skoczek F3 oczywiście, tutaj jest opcja wybicia, czekamy na to, żeby zrobić sobie centrum. I ten debiut na pewno rozwija taktycznie, to przede wszystkim. Oczywiście goniec na C4, tutaj sobie będziemy zerkać na przeciwnika. I od razu jak skoczek tutaj, to mogę skoczkiem tu, tylko teraz jak przeciwnik zbije tu, ja zbiję, on zagra mi tu. To wtedy wrócę, on mi zbije tutaj, jak tu, to tu, to tu. To może być całkiem ok. To jest dalej takie, może niepewne, ale na tym to właśnie polega, żeby próbować grać takie rzeczy dosyć skomplikowane, taktyczne. Wtedy na pewno się mocniej rozwiniemy szachowo. Więc nasz poziom gry może zwyczajnie wzrosnąć. Tutaj zrobimy sobie od razu roszadę, żeby wieża spoglądała na skoczka. Istnieje taka możliwość jak skoczek D4. Tym się w ogóle nie przejmuję. Teraz wzmacniam centrum, otwierając gońca. I jeżeli skoczek mi zbije tu, to ja odbiję. Jeżeli goniec tu na wieżę, to ja wieżę na F2. Król będzie bezpieczny mimo wszystko. A przeciwnik według mnie trochę traci czas na to właśnie, że tutaj ten skoczek sobie wleciał na D4. Czyli zaczął raz, dwa, trzy, zbił figurę, która tylko raz wyszła, a sam wykonał trzy posunięcia, więc to może oznaczać, że mógł stracić czas. Tutaj się pojawia też taka opcja taktyczna w postaci D5, wtedy będę mógł wybić i goniec na C5, ale widzę, że przeciwnik ma inne plany, atakuje bardziej mi tego pionka. Jeżeli wybije, on wybije, ja goniec E3. W sumie mogę mu pozwolić chyba wybić tutaj, tak patrzę, ale zejdę raczej królem na H1, żeby nie było tam wjazdów hetmanem za moment, bo może być bicie pionkiem i hetman na G5 może wejść. Okej, przeciwnik mi atakuje tutaj i tutaj. Wygląda to groźnie. Wydaje mi się, że hetman na G1 koniecznie. No może się wydawać, że jest tutaj gorący. Ja świadomie też oddaję tutaj tego pionka na F4. Z uwagi na to, że też mam czasami fajne wejście skoczkiem i będę mógł tutaj zaatakować i zaatakować teraz na C7. Pojawiają się zawsze ciekawe możliwości i założę się, że jak tutaj zbije, przeciwnik zbije, zagram tu i jestem już na zwycięskiej pozycji. Bo bicie pionkiem jest takie trochę mało ludzkie, mi się wydaje. Znaczy, źle może się wyrażam, ale no właśnie, przeciwnik wpadł w tę pułapkę, bijąc hetmanem, pionkiem za bardzo mu się, jak widać, nie chciało. I skoczek wjeżdża z atakiem. Tu się broni wszystko bardzo dobrze i ja za chwilę na C7 biję i biorę po prostu wieżę, więc zdobywam w ten sposób materiał. Więc wnioskując już na szybko z tej partii, to, że nie ma co panikować, jeżeli przeciwnik zaczyna nas mocno atakować figurami i może to wyglądać bardzo groźnie, ale niekoniecznie tak to musi być. Jest wieża więcej, aczkolwiek liczę, że skoczek zostanie zbity. Oczywiście tu mam opcję zbicia pionka, nie chcę tego robić. Bardziej mnie interesuje wprowadzenie figur teraz, gdy mam przewagę. Ruch H6, nie wiem po co. Jak wybija przeciwnik, to w ogóle wszystkie problemy znikają. Teraz mi się wydaje, że mogę spróbować zagrać tak, licząc, że zbije pionka i ochronię skoczka. Jasne, tutaj chyba król może C8 i wtedy na B8 trochę czasu mu też upłynie na to właśnie, żeby tego skoczka mi zdobyć. Mogę zdobyć sobie tutaj pionka w sumie, chyba nawet go wezmę. Dlaczego mam go nie wziąć? Teraz po prostu gram na materiał i tutaj wydaje mi się, że takie zagranie może być dobre, chociaż nie ma to znaczenia, wracam sobie gońcem, nie będę mógł nawet psuł pionków, on wybije i okej, mamy jakość więcej, teraz myślę, że tak zagram, będę chciał tego gońca zniszczyć, jedyne zagranie to H5, właśnie, za szybko zagrałem, bo jak tu stał goniec, to mogłem wtedy G4 zagrać, teraz zagramy sobie tak, przepraszam, jeżeli przeciwnik zbije, to my zbijemy i będzie tutaj związanie. Potem będę próbował chyba wieżą na F1 grać i wieżą F3. Zbijemy sobie szybciutko. Ruch G5, a to ciekawe. Ciekawe zagranie, bo przez to tutaj to związanie będzie wieczne. Mogę tak, oczywiście wieżę nie podstawiam, bo tam bije, daje mata, ale chcę wieżą zagrać sobie na F3, przy okazji trzymając wolną linię, więc
To wydaje mi się, że jest w porządku. No, powinno to się wszystko chyba dobrze zgadzać. No i teraz wieża F3 i po prostu zdobywamy gońca. Tutaj zbijamy. No przeciwnik już chyba się już z tym liczył, że traci materiał. Oczywiście w tych takich sytuacjach tutaj już bardzo szybko. Oj, mogłem odbić gońca w ogóle, słuchajcie. Za szybko pograłem, nie ma znaczenia. Tutaj jedna i druga figura już wisiała, więc o, dajemy mata. Ok. Przekroczyliśmy chyba ranking 1300, dokładnie. No i jedziemy sobie z kolejną partią. Ok, przeciwnik 1318, posunięcie E4. Niech będzie gambit królewski i goniec na C4. Często to powtarzam, tutaj hetman może wejść. O, goniec E7 to jest dobre posunięcie. Ja lubię to posunięcie grać czarnymi, jeżeli jestem po drugiej stronie. Dokładnie, goniec H4, więc przeciwnik wie, o co chodzi. Król i tak się chowa na F1. No i coś za coś. Białe będą miały centrum, które właśnie już buduje po skoczek C6. Grożę nawet takim zagraniem. Ale ten ruch chyba nie jest najlepszy. Oj, nie jest. Poczekajcie, teraz niech ja się zastanowię. Czy ja mam bicie tutaj? Bo to jest taki częsty gość po tym, jak przeciwnik gra skoczkiem na bandę. Teraz spróbujemy tak. Zbiję tu, król zbije, zagram tak. Chodzi o to, że mi się odsłania hetman. Jeżeli król odejdzie tutaj, na przykład na E8, to mam szach, ale zaraz tu. No nie, w sumie to mi się chyba nie podoba. I to chyba nie przechodzi, więc na spokojnie wrócę gońcem. Nie muszę się śpieszyć. W następnych planach mam po prostu wzięcie pionka. Oczywiście może nastąpić ruch G5. Skoczek na A5 stoi po prostu słabo. Naprawdę w ten sposób gra przeciwnik? Skoczek się tutaj zahaczy na C4, ale właśnie. Mogę zbić, bo przeciwnik prawdopodobnie zapomni o gońcu. Nie zapomniał o gońcu. Okej, ale to zbiłem pionka. Aha, on to zrobił specjalnie, żeby tu się wyprowadzić. No teraz tak, dam szacha, to cały czas nie mogę tutaj zbić. Ale to i tak jest dobra gra. Mam tego pionka więcej. No gram chyba C4. Po prostu wzmocnię pionka. Wzmocnię pionka, dlaczego by nie? Hetman broni. Oddał pionka, więc go wezmę. Oczywiście tutaj nie chciałem bić, bo hetman mógłby wtedy zbić tutaj. Teraz na przykład są opcje typu hetman A4 szach. Już nie, bo skoczek jest obroniony, ale widzę, że gość widzi dużo. Widzi. Pytanie, czy tak zagrać? On tutaj będzie grał. Ok. Jak zagram tu, to skoczek ucieknie. To też w sumie sprytne było z jego strony. Może w ogóle tak zagrać? Nie, poczekajcie, moment. Przecież zbijam pionka. No właśnie. Zbijam pionka. Przeciwnik wybił? No, zbijamy hetmanem. Ok, wszystko się zgadza. Tutaj opcja hetman E7 i opcja mata istnieje. Ale wtedy gram na przykład skoczkiem tu, wieża broni. G3 również jest możliwe. No ta pozycja już jest miodek. Zdecydowanie. Nawet bez mojej roszady. Dokładnie. Tu przeciwnik pewnie szykuje roszadę, ale może dostać niespodziankę w postaci takiej. Potem tu i zbicie. No wyprowadzić każdą figurę trzeba, więc skoczek wychodzi do gry. Dokładnie. No i teraz pytanie, czy tutaj nie zagrać? Ale chyba tak. Ale nie, skoczek wejdzie tu. Jak zbiję tu, to osłabię sobie tego też pionka. Mogę najpierw B4 nawet zagrać, więc tak zagram. Skoczek niech sobie pójdzie na B7 z zamiarem bicia na H7, hetman H5. Zastanawiam się, czy tylko nie ma lepszych ruchów jeszcze w tej sytuacji, ale chyba nie. Bo jak zagram tu, to on skoczkiem tu i będzie bronił. No dobrze. Powiedziało się A, trzeba powiedzieć B. Jest to motyw taktyczny, który spróbuję wykorzystać. Prawdopodobnie to bicie może nie jest najlepsze. Bo lepiej było zachować może gońca. Może, ale dla przykładu pokazania, że jest motyw taktyczny, tak sobie zagramy. Ja tutaj liczę na to, że zwyczajnie wziąłem materiał i będę chciał te dwa pionki więcej sobie utrzymać. Bo jeżeli właśnie zagra skoczek, to ja sobie wymienię hetmany. O, nawet chyba bicie tutaj fajne. I zdecydowanie się nie zawaham go użyć z uwagi na to. Przemyślałem, że przeciwnik zagra tutaj, to bym zagrał D6. Teraz sobie spokojnie uciekam. Tak, bo nawet jak wieża C8, to mam ruch C5. Taki ruch będzie planowany. Ok.
Ale tego się w ogóle nie obawiamy. Wchodzę sobie chyba wieżą na wolną linię, tak po prostu. F4, goniec na F2. Może być ruch F3, jak najbardziej. Wybicie, wybicie, otworzę sobie pozycję, ale tu... Moment, a może jednak nie otwierać tej pozycji? Jednak nie. Zagram G3, żeby mi skoczek nie wleciał. Tak mi się wydaje, że to może być na szybko słuszna decyzja. Jest atak tu. Słuchajcie, robi się chyba gorąco. Idę pionkiem. Chodzi o to, że skoczek wleci tutaj. Dokładnie. Ale... Mam chyba wtrącenie. Mam wtrącenie wieżą i chodzi o to, że jak on da mi szacha, to ja ucieknę królem tu i ta wieża mi się oswobodzi. Czyli muszę szybko to zrobić, żeby moje figury nie były skrępowane. Skoczek zagrał na e7. Myślę, że chodzi mu o to, że chce mi kopnąć pionka. No d6 raczej muszę. Taki ruch nastąpi. A, tu się wszystko broni. No to nie, no to jest okej. Okay. Myślę, że G4 nawet mogę zagrać. G4 mogę zagrać, bo jak goniec skoczek zbije tu, no to bije. A skoczek co? Musi uciekać na H6? Wtedy H3. A może i wieżą na G1, ale chyba H3 jednak, żeby trochę mieć więcej swobody. No pionki robią robotę, bo one tutaj przeciwnika troszeczkę duszą, można by rzec. I... W tym wypadku jest świetnie, no co tu dużo gadać. Po prostu przeciwnikowi jest trudno grać z uwagi na moją przewagę pionków. I jeżeli już tutaj ustabilizuję pozycję króla, to w ogóle będzie bajka. No ale zawsze warto mieć czujność. Słuchajcie, no to co? Bez większego zastanowienia bije. I myślę, że... Tak? Tak po prostu, król A1, król D1 i wprowadzę wieżę. Mam na to czas, bo wieża mnie nie zaatakuje, skoczek mnie nie zaatakuje teraz. Jedyne co, to potem może dać szacha, jak będę to stał tu, ale pójdę na C2 i wszystko się trzyma, wprowadzę wieżę. Bez żadnego problemu. Oczywiście mógłbym próbować grać skoczkiem na D5 i tam uderzać. Tutaj bijemy, prostujemy pionki, jak wieża B5 to oczywiście B5, B7 wieża, sorry. To wtedy pionek B5 pójdzie oczywiście, skoczek broni. Nie trzeba się mocno też wychylać w takich sytuacjach. Tu jest opcja szacha, więc król na D2 od razu. No i już wieżą mogę spróbować grać tędy. Zakładam, że można zawsze trochę lepiej zagrać. Można było zagrać te partie lepiej, na pewno. Zakładam, że często można zagrać trochę lepiej. Tutaj skoczek mi atakuje bardzo uparcie. No dobra, gramy goniec D4, bo jeżeli wybija, no to wybijamy tutaj i tyle w temacie, no. Ewentualnie jeszcze wtedy skoczka tutaj wstawi. Nastąpił szach, więc zagramy tak. Może nastąpić szach i zagram tu, żeby mieć ten komfort tempa. W sensie, że on musi teraz coś konkretnego zrobić, bo atakuje mu skoczka. I to się... O, poświęcił skoczka. To jest dobre, może to być dobre poświęcenie, żeby szukać jakiejś konkretnej szansy. Tutaj groźby są, ale chyba skoczek E4 będzie dobrze bronił i przy okazji dobrze atakował pionka. Więc to się też powinno dobrze kalkulować. Skoczek w ogóle zbił. Sorry, wiecie co, nie zwróciłem uwagi, że atakuje po prostu skoczka, zaćmienie, ale to i tak dobrze wyszło, to się nic złego nie dzieje, absolutnie. Tutaj białe mają pozycję wygraną, zbijam i gram za chwilę tutaj. No dobra, przeciwnik poddał, szukamy sobie kolejnego gracza. B3. Ciekawe podejście. No dobrze, jeżeli gra B3, to budujemy sobie centrum. Spróbujemy to centrum zbudować, skoczek C6 bronimy. Skoczek F3, no tak, tak chyba zaleca teoria, ale ja się tym nie będę chyba przejmował, zagram mu tak, on wejdzie tu, okej. Okay. Zagram tak, on wejdzie tu i normalnie wyprowadzę figurę, nie będę jeszcze tutaj grał D5, bo poczekam na jego bicie ewentualne. Wyprowadzę skoczka tak, żeby zrobić szybko roszadę, przeciwnik będzie pewnie grał E3, potem D3. Okej. Okay. A moment, tu prawdopodobnie wybicie tym jest bardzo dobre. I teraz się trzeba zastanowić, bo jak wybiję tym, to będę mógł mieć centrum. Pytanie, czy nie chcę zagrać tak, żeby mój goniec już był swobodny i próbować na rozwój figur. Słuchajcie, zagramy troszeczkę wbrew zasadom takim ogólnym szachowym, wybiję tym. I zagram chyba goniec D6, żeby już sobie celował w króla, gdyż on będzie chciał pewnie zrobić roszadę.
Pozycja mi się podoba. Dobra, on wybije tu, skoczek wybije, więc szybko robię roszadę, będę bronił pionka. Jak wybije tu, to skoczek wybije i się pojawiają opcje wjazdu hetmanem. Więc zobaczcie, gram czarnymi i myślę, że już mam ciekawą grę. Dobra. I goniec na F5, czyli ostatnia figura wchodzi do gry. Chwila, ja chyba przeoczyłem bicie, bicie i bicie tu. A para gońców, szukam pozytywów. No tak, stracę pionka po prostu, ale sobie odejdę tędy. Ale będę miał czarne pola, to jest coś za coś. Myślę, że to jest też tak intuicyjnie dobrze. W sensie dobrze to intuicyjnie może wyglądać, bo po czarnych polach mogę zrobić przeciwnikowi tutaj wielkie sprzężenie i może mieć problem. Zaraz zobaczycie, jeżeli tak to nastąpi, to się prawdopodobnie stanie. Bicie na F6, hetman bije, bicie pionkiem, chociaż skoczkiem też można, ale jak bicie picie tutaj, no to wtedy ja wchodzę hetmanem na C3, on nie może się zasłonić, bo bije tutaj król E2. No jest zderoszowany, wchodzę wieżą i są problemy. Okej, okay. Jest takie posunięcie, czyli będzie grał tu i tu. Można H6 zagrać, bo tam mu nic wtedy nie da, ale chyba nie chce grać H6. Możliwe, że wybicie, ale też chyba wieża E8. Gram tu, tu, tu i G5. No wieża E8. To muszą być dobre ruchy. Nie ma opcji, to muszą być dobre posunięcia. Przecież to muszą być dobre ruchy. Gram tu, bronię. Okej, okay. No i co? Teraz jak zagra tak, to w sumie mogę zagrać skoczkiem. Aha, no przecież hetman będzie tu atakował. Ja jestem figurami już gotowy do konfrontacji. Przeciwnik nie jest na to jeszcze gotowy, dlatego że nie ma roszady. Goniec jeszcze nie jest wyprowadzony, więc uważam, że czarne mają przewagę. Tak po prostu. I to wynika z opieszałości w debiucie białymi. Białe po prostu pograły troszeczkę za szybko, chciały może coś osiągnąć. W ogóle ruch B3. Dla początkujących graczy nie polecam. Ja tu na początkujących, proszę wybaczyć, mam na myśli osoby nawet z drugą kategorią. Nie chcę nikogo oczywiście obrazić, ale to jest kwestia skali, jaką sobie obierzemy, tak? No bo dla arcymistrza osoba początkująca to może być pierwsza kategoria na przykład, albo kandydat. Aczkolwiek no to nie jest już... No nie, no może trochę przesadziłem, ale początkujący zawodnicy jak dla mnie to jest na pewno tam do trzeciej kategorii, coś w tym stylu, no bo każdy z nas jest w stanie to osiągnąć systematyką, pewnymi zasadami, które można poznać i na pewno każdy z nas jest w stanie to osiągnąć. Słuchajcie, bicie tu, bo on chce mi zagrać tak, jeżeli zagram tutaj, tak, tak, może H5, ale wtedy on mi co, zbije, ja zbiję, no właśnie, słuchajcie, myślę o tym, dobra, zbiję tu, chodzi o to, żeby otworzyć wieżę, bo pojawiają mi się tutaj już w głowie takie motywy jak bicie wieżą na E3, bicie tutaj i goniec na G3, król tu i jakiś mat na G4 hetmanem, chociaż skoczek jeszcze się zasłoni, ale coś już mi tutaj świta. Więc może spróbuję coś takiego zastosować. Jeżeli przeciwnik zbije pionkiem, zastanawiam się nad hetman D7, żeby przygotować akcję. I jeżeli zagra mi tak, to teoretycznie tracę gońca, ale wtedy zrobię strzała tu, tu, tu jedyne, tu jedyne. Jestem wieża w plecy, skoczek się zasłoni. Właśnie. I chyba... Za bardzo nic nie ma. Tak mi się wydaje, że wtedy chyba nic nie ma, bo jeszcze tak i tak może trzasnąć. A poza tym po takim biciu on może się zawsze zasłonić. Choć to wygląda ciekawie. No muszę chyba z tego zrezygnować. Tak się zastanawiam jeszcze, jak inaczej można by było spróbować pograć. Ale może zaryzykować, może zagrać jednak tak. Zakładam, że on wybije po prostu tutaj, bo to jest kuszące. A jak nie wybije, to zawsze dostanie tutaj później. Znaczy będzie możliwość taka. I zagranie tu. Stracę figurę. No właśnie, to jest kwestia, czy chcemy ryzykować, czy chcemy jakoś spróbować jednak mądrzej do tego podejść. Wiecie co? Może jednak zagram H5. Niech będzie. Oczywiście istnieje opcja bicia hetman i bicie tu. No po prostu kulturalnie tym gońcem sobie odejdę. I dalej czekam na rozwój wydarzeń na wolnych liniach. Ale wydaje mi się, że powinno to być wszystko dobre. No cały czas mówię, jak goniec mi wymieni skoczka, to cieszę się z tego, że będę miał czarne pola dla siebie.
i potem wprowadzę szybko wieżę na D8. Takie, myślę, że proste, zdrowe ruchy, które dają możliwość normalnej gry. I przeciwnik się zastanawia. Na pewno pozycja nie jest super komfortowa białymi, no bo jednak już podgryzam trochę tutaj. Jeżeli on wybije, a no właśnie, to ciekawe, bo jak zbije tutaj, to on mi trzaśnie tu i to nie będzie dobre, więc muszę to zbić skoczkiem. Koniecznie skoczkiem. I teraz goniec na E2. Słuchajcie. Bardzo ciekawe będzie wjazd tu. Tutaj, tutaj. Król na F1 wymuszone. Istnieje wieża E3, to może być za mało, ale chwila. Tutaj, 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 tutaj. Król F1 i bicie może tu. Skoczek się uwolni, zbije tu, ale może być jazda. Ale może być jazda, może być bardzo ciekawie. Ale też może trochę ryzykownie. No, to jest kwestia właśnie tego liczenia posunięć do przodu. Tego dobrego liczenia taktycznego. To jest bardzo ważne, żeby to trenować w szachach. Okej. Czekamy na ruch przeciwnika. Ale widzę, że już na poziomie 1300 naprawdę zawodnicy nieźle sobie radzą. Poczekajcie, chyba jest mój. Dlatego, że widzę takie bicie tutaj, chyba hetman H4, co mogę zrobić od razu. Król musi zagrać tylko tu. Jakiś szach. Ale poświęcam wieżę. Nie, zbiję jednak tutaj. Nie ma co się wygłupiać. Zbijam tu i grożę wieża E3. Myślę, że prostsze. Po prostu, jak nie widzę jakiejś pięknej kombinacji, nie mogę jej doliczyć, albo jest ona niepewna, tak jeżeli na przykład nie widzę mata albo jakichś korzyści, no to szukam innych ruchów i myślę, że to jest najprostsze zagranie. Jak mamy mało czasu, to nie szukam jakiejś super kombinacji, tylko prostszych ruchów tak naprawdę. No, to był ruch prostszy, zdecydowanie. Oczywiście jakiś tam ruch skoczek F3 istnieje, ale też istnieje wtedy wtrącenie na przykład gońcem i mogą być wielkie problemy. Król na E2. I powiedzmy skoczek F4 mat. Jest to bardzo prawdopodobne. Słuchajcie, i te figury będą ze sobą świetnie współpracować. Zaraz zobaczymy, czy to się faktycznie uda. Jest to prawdopodobny scenariusz, bo skoczek F3 wydaje się ruchem sensownym. Tylko zaraz, ja mogę wtedy chyba zbić tu, ale król pójdzie tu. I wieża wisi. Aha, i wtedy mam bicie tu, więc też zdobywam materiał. Ojej, zdobywam dużo materiału. Dokładnie. Mogę go powiązać tutaj jak Belronika. Pytanie, czy to mi coś daje. On chce zbić tu. Aha, tu się chce dorwać. Okej, mogę zbić tu. Mogę chyba zbić tu. Tak też uczynię. Wieża bije. Wieża bije z uwagi na to, że on nie może odbić. I nie może odbić tu. Kompletnie go powiązałem, a grozi na przykład wieża E8 już z konkretami. Też mogę zagrać na chwilę, też mogę zagrać tutaj na przykład. Będę miał taką możliwość. Poddał przeciwnik, słuchajcie. Przeciwnik poddał. No i tak pokazuje komputer plus ponad 6,5, więc przewaga ogromna. Słuchajcie, dzisiaj na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tych partiach. Czy Gambit Królewski jest dla Was ok? Kto gra? No i mile widziane lajki. Pamiętajcie o szachowo.pl. Macie tam 10% zniżki na hasło Pan Szachus. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.